Dzisiaj nie śmierdzi. Krzysiu! No co ty tam? Krzysiu, ktoś przyjechał. Zdjęcie robią tobie. Wiesz? Samochody tobie. Tak? Mi zdjęcie robią? Tak. Ja się trochę boję, czy przyjąć tą robotę, czy nie. Ja to mogę napierdalać, włożyć. A, masz. Przyniosłem ci trytytki. Ktoś podjechał znowu. Ktoś podjechał? A ja. I zdjęcie robią, widzisz? A, taksówką ktoś przyjechał. Może major? Może widz jakiś. Zaraz ja wyjdę. Poszedł Krzysiu. Jakiś widz przyjechał. Rękę podał. Zaraz otworzymy okienko. Ktoś nie chce odejść. Kto to, Krzysiu? Pijak. Alkoholik. Co on chce? Się, że jest widzem Legii. A on jest stąd. Jego mordę widziałem. Mhm. Pojechał? Nie, stoi. Drzwi, zaraz... drzwi zamknąłeś? Tak. Na pewno? Tak. No. Teraz zadzwonię na policję i przyjadę i zostanę. Stoi? Na policję byś dzwonił? A jak? No stoi, no. Żeby monitoring był, to by było widać. O, idzie przez płot, skacze. Skacze? Skacze przez płot. Skacze Halo? Przez płot. I drzwi Halo? Zamykaj, drzwi zamykaj szybko. Zamknięte. Na pewno? Tak. Halo? Halo? Dzień dobry, proszę radiową nauce szkolną, bo złodziej jakiś przeskoczył przez płot. No, jest na posesji mojej. Pan to widzi? Tak, i mam świadka. Proszę przyjeżdżać. Proszę przyjeżdżać. Dobra, proszę. Już jest. No chodzi po podwórku. To widzisz? Chciał mnie pobić. No. Dzień dobry. Proszę pana, radiołóż ma być prędko, bo stukał w drzwi. Wali nogami wszystkim w drzwi. Moje. Bardzo proszę szybko, żeby radiołóż był. Jeden. Nie znam. Bardzo proszę natychmiast, żeby był. Radiołóż. Mam świadkę nawet. Do domu siedzi. On gdzieś na procesie. Tak, widziałem jak skakał. Skakał, tak? No, przez płot. Przeskoczył, tak? Tak. Chodź, zobaczymy przez okno. Chodź, duch. Gdzie? No to patrz, no. Co? To patrz. Toż tu nie, zaraz tam. Przyjedzie policja i sprawę załatwi. Od tego jest policja. Jak przyjedzie policja, to ty potwierdzisz. No, Krzysiek, oczywiście. Kto to był? Mój żywic. Co powiedział? Moniczka na sławę. Widzisz? Moniczka na sławę. Pierdolona, widzisz? No ale co powiedział ten widz? Co powiedział? No. Że chciał zdjęcie i tak dalej, a on nie chciał wypytać. A ja powiedziałem dobranoc. Boisz się trochę? A czemu nie? Ale przeskoczył przez bramkę? Przeskoczył, no widziałem. Przez mało czy przez dużo? Przez to, co się wchodzi. Przez dzwonkiem dzwonił jeszcze. Co? Przez dzwonkiem jeszcze dzwonił. O! Słucha! Co? Co chcesz? Zaraz kurwa wezmą ciebie! On po policję zadzwonił. On po policję zadzwonił. No nie wiem, jedzie policja. Co? Słuchaj, 100% ci mówię, że zadzwonił po policję. Ale ja tylko tobie mówię, ziomuś. Będziesz miał problem, bo zadzwonił Krzysiek na policję. Pod Bogiem ci mówię, no. Nie wierzysz mi? Co? Jak uważasz? Dzień miał dobry. Czy już Radowicz jedzie na szkolę 17, czy nie? Słuchaj. Bo jest ten pacjent na posesji u mnie. I stuka w okno wszędzie. To bardzo prędko, żeby był. Bardzo prędko, żeby był. Bo na posesji jest. Do widzenia. Ciekawe, czy wyskoczy, czy nie. Ale afera. Jego o, wyskakuje już. Patrz, Krzysiek, wyskakuje. Wyskakuje? To chodź zobaczysz, patrz. Czekaj, bo wyskakuje, zobacz jak wyskakuje. O, widzisz? Wyskoczył. O kurwa. Jego czapnął. Jego czapnął. Stoi? Stoi. Stoi. Bardzo dobrze. On był na posesji. Bardzo dobrze. A nie miał prawa skoczyć. No nie, nie miał prawa. Szanowni Państwo, znowu jeden skoczył do mnie na posesję. Znowu, ale policja będzie zaraz przyjedzie, jego zgarną i powiozą. Bo on pijany jest. I będzie debe... okej, okay, będzie. Debesta. Co za czerlany? Albo wytrzeźwiałka. Nie, pójdzie od razu na Koperniczka. Mówią, że to Monika go wysłała. Ja powiedziałem. Że zapłaciła mu, żeby przyjechał. Stoi, czeka. Otwórz okno, powiedz coś do niego.
Nie, ja nie będę... A on już za bramką, powiedz coś do niego. A nie, nic nie będę mówić, nie stoi. Ja chcę robić to. Po co? Po co mówić? Na co, do czego? A jak przyjedzie policja, to co ty powiesz? Ja wtedy podejdę. I ty wyjdziesz, powiesz. No. Raz wyjdziemy. Poszedł chyba. Ale jego znajdą. Zdenerwowałeś się trochę? A czemu nie? Jest, policja przyjechała. Krzysiu. Jest? Jest, już policja, idź. Idź, bo on policję zauważył. I chodź. Z tobą? Chodź. Dobra, widzowie, przenosimy się. Krzysiu, ale ty wiesz, że to jest konfidenctwo? Co? To jest konfidenctwo. Drzwi, zamykaj. No. Jakie konfidenctwo? Jakie konfidenctwo? Nie wiem. No? No. Że to na mnie... Idź. Że na mnie napadaje to konfidenctwo? Chowamy telefonik z ukrycia. Dobry wieczór. Co chce pan dać? A pan dziękuję. No ale po co skakałeś przez bramkę? Przeskakałeś przez bramkę. Co ty pierdolisz? Pan na mnie, no. Przeskoczył przez bramkę. Pisze, był na mojej pozycji po tym oknie. Jest świadek. Nie, ale nie róbcie problemu, tylko mówię tobie. Nie, ja rozumiem pewnie ciebie, ale tylko ci mówię, że... Ale tylko ci mówię, że... Dlaczego tak zrobiłeś? No po co to? Że na moją pozycję skoczyłeś. Nie miałeś prawo przez bramkę przeleć. Co chciałem zrobić? No. Dać panu, bo pan prosił i dajecie na tonę węgla. I chciałem panu na to dać, kurwa. Po prostu. Nie rugaj się tyle, człowieku. I tyle. A jeszcze śpiany. Nie wyszło, pan mi pisze i tyle, no. Nie, to ma. Nie, no oczywiście. No, na nie ma co. Na ciebie. Gigancie, no weź. I pod pianę o ręku jest. I proszę jego zabrać. Nie wiem jak. To ty będziesz się zabrać. Dobra, panowie, odpuśćcie to. Chłopak chciał, tu źle wyszło. Dobra, nie, więc... nie. Nie, słuchaj, ale wiesz o co chodzi. Wiem, co nie, chodzi? Ja nie popuszczę. Nie, dobra, luzik. Luzik, ale wiesz, tak się... Przepraszam bardzo. Ty nie jesteś z Gdańska, tylko stąd jesteś. Ja? Tak. Gdzie stąd? Przestań kłamać, człowieku, ja widzę po twarzy. Bez gadki, bo ja nie lubię, jak kto gada do mnie. To czego śmierdzisz alkoholem? Piękno piwaj, śmierdzę piwem, no. Nie piłem tylko wódkę, tym, dynksem albo czymś. Panie Krzysztofie, to... jeszcze raz data urodzenia? 21 stycznia. Tak, nie, ja rozumiem, ale wiesz co chodzi. Krzyśka już raz napadli, Krzysiek się przestraszył, że ktoś przeskoczył przez bramkę i wiesz, no. Nigdy, że chciałem pomóc, kurde. Nigdy na pozycję moją się nie wchodzi, to rozumiane? A dobrze, że kamery nieczynne. Kto cię namówił wchodzić? Kto cię namówił skakać? Przepraszam bardzo, kto cię namówił skakać na moją pozycję? Ja sam się mówiłem. Nie, mów kto cię, bo ja wiem kto namówił. A to co bebeknie? Kto? Nikt, proszę. Przepraszam bardzo. Przyniesie pan dowód osobisty, bo jakiś po tym datach nie może... Pani jest, będzie żonić mną. Zrozumiane? No. A co pan tu zrobił? Panie prezydencie, alo. Proszę ten pan, żeby odeszedł. Zajedzie pan. Ty, po prostu, wiesz, wszystko... Dobra, proszę już, ale... Odejdź na miejsce. Dajcie mi spokój. Na miejsce odejdź, tam. O, policjant tam tutaj odeszedł, tak? Tak. Krzysiek jest wykasowany. Z bazy. Za często wpisywany. Jestem niezwykalny, panowie, teraz. Widzicie? Czyli co, pan widział jak... Nic nie było, dobra, nic nie było. Nie, widziałem jak tarnął. Krzysiek, nic nie było. Nie. Dobra, daj chłopakowi spokój. Nie, ja powiedziałem, nie i koniec. Spokój. Krzysiek, zabrać go. Daj chłopakowi spokój. Zabrać go. Daj chłopakowi spokój. Zabrać go. Na mecz przyjechał. A tu mnie nie wchodzi. Krzysiek, daj chłopakowi spokój. Nie, nie dam spokoju, powiedziano. Ja jeszcze raz byłem pobity, wiadomo dla was, głośno, prawda? No, teraz zabierać go. Nie, dobra. Nie rób problemu, Krzysiek. Zabierę cię go kategorycznie. Nie rób problemu. Pan spożywał alkohol? Nie rób problemu chłopakowi. Nie, no, zrobię. Naprawdę? Zrobię. Jesteś w sobotę? Tak, jestem w sensie. No. Tak? No, słuchajcie, no to różne. Zrobię. Zabierę cię go. Piłkarza waszego najpierw. Nie, bo ja nie popuszczę. On pijany jest. I wtale nie mam procesję. A targnięcie wiesz pan co tam? Wiesz pan co to targnięcie? Ja chcę ci pomóc, kurwa. Przepraszam bardzo, węgiel, kurwa. Nie rugaj się mnie tutaj, człowieku. Ja nie jestem tego węgla nic. Na targnięcie po sesji w nocy? O tej porze? Krzysiek, zostaw temat. Otwórz chłopakowi. Nie. Przeprosin. Nie. Tak? Przepraszam. Nie. Przepraszam. Nie. Nie ma przeprosin. Krzysiek. Panie prezydencie. Zabierać ciebie. Krzysiek, to nie ma sensu. Ja z Warmii, na dołek. Ty z Warmii. Na dołek. Na bema, co zmiany? Obrączki nałożyć. Krzysiek. Przede mną. Odpuść. Ja z Warmii. Nie. Powiedziano. Nie odpuszczę i koniec. Zrób nas, nie. Krzysztofa. Nie. Ja powiedziałem, nie.
ale ten... Nie ten, i koniec. Też wypuszczam. Targnięcie, wie pan co to, panie policjanci. No, inaczej, jedzie do, jest mnie do ciebie kolegi. Targnęli i pobili. Mnie kolega i tak. Zgadza się? A teraz jak? Każdy będzie tak osiem. Zaliczek. To już. Obrączki. Krzysiek. Obrączki na rączki. Krzysiek. Dobrze, zaraz, spokojnie. Obrączki na rączki. Krzysiek. Ja nie popuszczę. Zrozumiane? Dobra. No. Dobrze. Jak wy popuścicie, to ja spiszę was i skargę nawet leci. O, pizza przyjechała. Co? Pizza przyjechała do ciebie. Opłacona? Tak. Wszystko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dla mnie? Tak. I tak. Smacznego. Dziękuję. Do widzenia mam. Dobranoc. Dobranoc. Nie. Powiedziano. Słyszysz? Nie! A wypuszczali też Barabasa. Nie! Powiedziano. Zostaw chłopaka. Nie! Nie! Panie Krzysztofie. Tak. Mówi pan mi dokładnie jak było. Normalnie. Ja przyszedłem. Dzień dobry wieczór. Tak? Ja jestem kibic, ja wyszedłem alkohol. Mówię, dobranoc panu. On nie oprócz, ja poszedł do domu. On przez bramkę, fiu! Widział świadek, jak przeładził i koniec. Gdzie doszedł? Do okrętu. Co dalej? Ja nie słyszałem, bo w domu... To mówi pan, że na zewnątrz był. A z początku wyszłem, ale później wiesz, wszedłem do domu. Chciałem mu pomóc, naprawdę tak. Pomóc. Tak. Czy ja ci kurwa... I do mnie kurwa pana dzwoni tu. Daj mu do domu. Nie dam mu do domu. Co on mówił? Jak był pod okrętem? Co? Co mówił? Nic nie mówiłem. Nie, co ci mówiłeś? Chciałem dać ci pieniądze na węgiel. Bo ogłoszałeś w internecie, że jest zimno w domu. Ja nie potrzebuję pieniędzy. Ze mną, panie Krzysztofie, ze mną na razie. No i co dalej, no? Ja nie popuszczę. Nie miałeś prawo przeskakiwać przez bramę i przez bramkę. Wiesz, co to zamknięta posesja? Wiesz, co to zamknięta? Odpowiedz teraz. To mi zamknij, kurwa. Przepraszam bardzo. Wiesz, co to zamknięta posesja? Przepraszam bardzo, odpowiedz... Tak wiem. To jak wiesz, to po co skakałeś? Dlaczego? Po co? Wtargałeś? Bo chciałem pana słuchać i panu powiem. A ja nie chciałem, powiedziałem do ciebie dobranoc. Powiedziałem tak? No to miałem lipę, no. Ale powiedziałem tak? Popełniłem błąd. No to teraz za błąd się odpowiada. Prawda, panie policjancie? Za każdy błąd się odpowiada. No tak, ja, niestety. Ja do ciebie nie wiem, czy ty tam w oporu, czy gdzieś. Ja jestem przy twojej posesji, na twojej posesji. I tak dalej, a już raz, nie raz dostałem w łypę. Tego nie popuszczę. Nie już. Wiesz o tym? Krzysiek. Już wiem. Może przerwać. Nie. 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 Panie Krzysztofie. A nie, przebaczyli tamci? Panie Krzysztofie, ja przyjechałem panu dać kurwa na paczkę. Na przebaczyli? Paczkę. Chciałem panu dać na paczkę, na węgiel, kurwa, bo pan się ogłoszał w internecie. Proszę nic, odejść dalej. Nie ma czym... Proszę odejść dalej. Dobrze, to stoi. Ja? Nie. Do ciebie nic nie rugałem. Ani obraziłem ciebie nic. A ja pana to nie tylko obraziłem. Powiedziałem dobranoc, bo jesteś pijany. Ja pana też... To powiedziałem do niego. Ja pana też nie obraziłem. I zabrałem się poszedł do domu. A on przed bramką, siu! Ten człowiek widział, jak przeskoczył, jak podeszedł do okna i stukł. I tak dalej. Są jestem i o. Policja wezwała mnie. Nie miał prawa, chyba, panie policjancie. Czy miał prawo przez do ciebie? Nie, miał prawo stać tam. Naprawdę, no. Na ulicy. Na ulicy nie był sobie stał. Kiedy na sobie. A ja zostałem pobity przez ludzi, to teraz powiedziałem. Nie popuszczę ani na ulicy. Ale nie bijemy dla bandyta. A ty, zwłaszcza, który chcesz tylko uprzeć przez rękę na łopotę. Dobra, Krzysiek, ale no przebacz chłopakowi. No. Nie! Chciałem ci pomóc. Nie. To jak będę, przez ten tam mi brać, to policja ci powie, że ja go robię pupę. Tak? Nie, panie szefie, no, inaczej. A ja w bubki nie inaczej. Powiedzmy tego politycznie, nie? Nie. Nie ma na chuciu nogami, stój spokojnie, człowieku, bo jak nie, to zaraz policjant założy kajdanki. Stój spokojnie, proszę. I będziesz... Pan się ogłosił, że pan nie ma czym palić w piecu. Przepraszam bardzo. Którzy ludzie przeskakują w nocy o tej godzinie? Ty wiesz, jak się nazywają? Różni ludzie. A wiesz, jak się nazywają? Nie wiem, proszę, nie wiem. Proszę. Bandyci, złodzieje. A nie, a ja nim nie jestem. Co przeskakuje, ty nie. Zgadza się? Wie pana ochronę? Ja jeszcze raz mówię. Nie znam pana, nie wiem jak na imię, nazwiska nie znam, adresu nie znam, a pan piu na moją posesję. Ładnie tak robić? Nie. No, a pan zrobił. Przekroczył przepis. To już idzie, wiesz pan co to? Może... kolegium. Nie, mało kolegium. Będzie sprawa sądowa, będzie zatrzymany i koniec. Panie Krzysztofie. Tak.
Pan już trochę się nachodził na komisariat trzeci, prawda? Tak. Jeżeli pan będzie nie. Chciał... Proszę tego, że... Ale pozwól mnie pan. To jutro na komisariat... A tego zatrzymuje się? Odczeka pan. Jasne? Tak. Zgłosi pan to, co pan tutaj... Nie. Ja pytam pana policjanta. Ale słucha pan dalej. Ale ja chcę zadać panu pytanie. Ale ja panu mówię... Nie, nie. Proszę? Pan, zaraz pan powiem, co dalej z panem. Na razie pan wie, że pan może na komisariat się udać. Proszę pana, wiem, to już nie jest piosenka. Ja proszę pana kajdanki na rączę, siu. Panie Sztofie, to ja o tym decyduję. Wie pan jeżeli pan nie zrobi tego, poleci skarga. Do Wyłódzkiego. Ja proszę, jutro poleci. Ja nie będę słuchać, tylko zabieram się i idę do domu. Czyli ja, wytłumaczysz panu, pan nie chce ja, panu wytłumaczyć. A ja chcę, żeby on był zabrany. A dlaczego? Wytłumaczysz dlaczego? Dalej, bo jeszcze stanie nic się nie. Dobra, panie Sztofie, skoro pan nie chce słuchać, co dalej, to słucham. Ja ze swojej strony informuję. Słucham, no. Z tego dokumentację stworzymy i pan na trójkę może się udać w jutrzejszym i prawo złożenia zażalenia. A co z panem, jak pan nie chciał posłuchać, to z mojej strony wszystko. Dobra, idziemy my, tak? Dlaczego? Pojedzie pan z nami dzisiaj. Dobra, dziękujemy już. Wszystko z naszej strony. Pan został poinformowany o prawach. Panie Krzysztof, to wszystko, dobranoc. Dobranoc. Widzisz, proszę mocno. Widzisz? Kajdanki będziemy. Widzisz, piany. Musi jechać. Ładnie, pięknie. Gość się załatwił. Tam się załatwił. Tam się załatwił. No mów. Dobra, Krzysiek, chodź. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję panu bardzo za to, że pan wybiera z tego. Ja nadzieję pan, że postąpił taka strzela. Dobranoc. Dobranoc. No i zawinęli chłopaka. Zapal, Krzysiek. Dobry wieczór. Godzina 22:35. Mów, co się stało, Krzysiek. Namówiony przez Monikę. Kibic. Kibic. Skąd kibic? Na mecz przyjechał. Gdańską mówią, że jest. No. Legii, tak? No, chyba. I powiem tak, targnął na moją posesję, czeles przez bramkę i stukał w okno od ulicy. I zrobił, ja wyszedł, a później pobić. Bo to było zajmarkiem. Kto go namówił? Namówiła Monika. Monika namówiła, że przyjadą, przyjedzie i mnie załatwi. Ale się nie udało Monisko tobie. Ten kibic w kajdankach pojechał już na dołek, na Bemka. I jest zatrzymany. Jutro mam się zgłosić na komisarz trójki. Będzie notatka sporządzona i będzie pociągnięcie do odpowiedzialności karno-sądowej za wtargnięcie na moją posesję. Nic nie ma wtargnąć na moją posesję. Nic nie ma. Oprócz mnie otworzenia bramki i zaproszenia. On nie był zaproszony. I teraz będzie odpowiadać za napad, bo to napad na mnie był i będzie siedzieć na Kopernika, a później będzie siedzieć gdzie indziej. Chytra Moniczka była, ale się nie udało. Ale się nie udało dla jej takiego zrobić szpyca i jeszcze dało mnie 100 zł. Chciał przekupić przed policjantami. Przekupstwo chciał zrobić. Bardzo ładny kibic. Bardzo ładne wszystko. Wiesz co? Naprawdę ty chcesz wylądować dołu. Naprawdę ty chcesz zaliczyć dołek kobiet. To zaliczysz. To jest dołek. Męski jest dołek kobiecy. To zaliczysz dołek kobiecy. Nie tylko dołek, ale i glebę będzie zaliczona. A gleba to jeszcze to. Na ziemię położą inna policja i będziesz taka doprowadzona. Jak nie wiem, będziesz miała kajdanki na rączkach i na nóżkach. I teraz ten pośpiewa, to namówił i tak dalej. Uparłem się, że jego zabrać na dołek i zabrany. Nie będzie wypuszczony do sprawy. Tak będę załatwiać was. Wszystkich takich jołopów. I Moniczkę załatwię. I załatwię majora. Że będziecie obydwa leżeć na glebie. Będziecie leżeć obydwa na glebie. Będziecie leżeć na glebie i w kajdankach będziecie przywiezieni do Białego Stoku. Skończy się tobie, Moniczko, straszenie, pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Ty dostaniesz, no, więcej jak 25 lat. Za to, że wydzielasz od ludzi mieszkania. A to nie można wydzielać. To jest karalne, karalne. I to srogo. I to zajmie się i Sejm, komisja sejmowa będzie na kanale moim, innych ludzi będą, będziesz twarz pokazana twoja i nawet będzie telewizja polska, telewizja białostocka będzie. Wiesz co, Moniczko, przestań straszyć takimi ludziami. Widzisz, jak prędko ujęty twój dzisiaj? Raz, dwa ujęty. Skoczył, przeskoczył, ale nie doszedł, bo był pijany. Pijany był, a taryfierz będzie odpowiadać za to, że dowiózł bandyta. Bandyta, pijaka, alkoholika. Żeby na mnie napadł i mnie pobił. Nie taryfiarze. Skończy się dla was takich ludzi włożenie i tak dalej. Skończy się jak najprędzej. Nie będziecie mogli włożyć takich ludzi. Nie będziecie brać taryfy, ni pianych. Dziękuję bardzo.